Uwaga! Materiał wideo, który za moment obejrzysz, stanowi zapis wydarzeń mających miejsce wewnątrz wirtualnego świata. Nie został on poddany prawie żadnej edycji, a jego surowości dorównuje jedynie poziom wulgarności. Wszystkie przedstawione wydarzenia i interakcje między bohaterami, w tym dialogi, stanowią element scenariusza, a osoby biorące w nich udział są aktorami. Aktorami amatorami. W zasadzie bardziej amatorami niż aktorami. Hej, witam wszystkich, Kubar. Witam w pierwszym testowym odcinku Solocastu. Nie Coopcastu, tylko właśnie Solocastu, ponieważ po pierwsze Primo GTA 5, bo pewnie już poznaliście, że będziemy grali w GTA 5. GTA 5 nie ma trybu multiplayer do 1 października, więc ciężko byłoby nagrać Coopcast. A po drugie, no każdy ma filmik z GTA 5, więc pomyśleliśmy sobie, hej, my też chcemy mieć filmik z GTA 5, nie chcemy być gorsi niż inni, więc nagramy sobie filmik. A po trzecie, dostałem dzisiaj maila od Tartaka. Przeczytam wam go, bo jest, może jest dość ciekawy. Więc tak, kochany Kubarze, on zawsze tak ładnie do mnie pisze. Jak złapiesz GTA w swoje rączki, to nagraj filmik. Pamiętaj o nienagrywaniu spoilerów. Jezus, jak on ma pismo. Aby ułatwić ci robotę, przygotowałem listę rzeczy, jakie powinieneś pokazać. O właśnie, i tu jest lista. Zmień ciuchy, fryzurę i pimpnij auto. Znajdź czołg. Znajdź samolot, helikopter. Zobacz, jak daleko da się wylecieć za mapę. Pobij ladacznicę. Zgwałć ladacznicę. Pobij i zgwałć ladacznicę. Okej. Pobaw się z psem, pierdyknij selfika. Nabij max ilość gwiazdek. Znajdź stację radiową z najgłupszą muzyką, wyjdź na najwyższą górę, zanurkuj do wraku statku. Pozdrawiam, doktor Borsuk. PS, zapal o trzeciej pod ziemniakami. Okej, tego ostatniego nie musiałem wam czytać. W każdym bądź razie, dobra, zróbmy sobie coś z tej listy. Selfik już jest z panią w tle, to można wykreślić z listy. Ale zróbmy może zmianę fryzury, zmianę ciuchów, bo to będzie chyba najprostsze w tym momencie do zrobienia. Przenieśmy się do Trevora. Trevor jest, no, psychopata to jest to tak ładne określenie dla tego człowieka. Jeżeli kiedykolwiek będzie powstawać lista rzeczy, lista osób, lista psychopatów właściwie w grach, to myślę, że Trevor będzie gdzieś wysoko. O właśnie, podrapmy się. O, jesteśmy przed sklepem z ciuchami. Jak miło. Nie wiem, czy to jest odpowiedni sklep dla niego. You're my lady. Nie, chyba potrzebujemy zmienić spodnie. Spodnie wyglądają, jakby nie były prane nigdy. Okej. Okay. To wygląda jak ten, ktoś, kto mieszka pod mostem, znalazł sweter. O. Nie ma czarnej koszuli? 390. Mamy kasę? 14 tysięcy. Mamy kasę. Dobra. Teraz wyglądamy jak człowiek z podmostu, który znalazł nie sweter, ale cały garnitur. Dobra, następna rzecz. Fryzura i samochód. Znajdźmy sobie fryzjera. Niedaleko. To jest Jeep Trevora. Każda z postaci w GTA ma swój samochód, z którym zaczyna. Trevor zaczyna z takim jeepem. Czerwone światło, klasyk. Ręcz na skrzyżowaniu z czołówką. O, czekaj, bo parking jest w tą... Okej, nieważne.
fryzjer. Heron Hawick. No dobrze. Ryzyk fizyk. O kurde. To chyba jest dzielnica, gdzie biali nie powinni się strzyc. No dobra. Tak zwany YOLO. Obcinamy się tutaj. Hej. Chyba nie. Jeszcze nie. O, brodę. Ojej, nie, chyba brodę nie. Tartak będzie zawiedzony, że nie wybrałem brody. To wszystko, co ta pani potrafi? Wiecie co? To ja chyba jednak pójdę w brodę. O. Nie wiem, jak ta pani mi tą brodę nożyczkami dorobi, ale no. Dobra jest. Dobra jest. Jest dobra. Ciekawe, skąd wzięła ten transplantacja włosów, nie powiem gdzie. W okularach wyglądam konkretnie. Dobra. Teraz jeszcze pimpnijmy naszego jeepa trochę. Już nam go ten odholowali? Nie, jest. Idźmy sobie w mapę. Spray. Właśnie przy okazji możemy ten. Nie to. Przy okazji znajdziemy sobie najgłupszą stację. Hiszpański rap. I oczywiście pojechałem nie w tą stronę, ale na szczęście tu jest. Slomo! I w taksówkę. Tak jest. 50 jeszcze mi zostało, nie? To jest dosłownie początek gry. Nie będę spoilował żadnych misji fabularnych, tak jak pisał Tartak. Nie mówcie mi, że tu jest. A jest tu, okej. Okay. Czemu ja wysiadam z auta w takim razie? Jest jakiś. No! Akurat jesteśmy u mechanika, więc może zobaczy nam zapłon. Nie mamy zbyt dużo pieniędzy. Aha, muszę go naprawić w ogóle. Dobra. Nie mamy zbyt dużo pieniędzy, więc nie zrobimy z niego Formuły 1, ale myślę, że powinniśmy chociaż w silnik zainwestować. W silnik. W turbo. 4000 turbo. Turbo to olejemy w takim razie w tym. Ale zawieszenie. Czy nie mogę się bawić zawieszeniem w tym? Roll cage, transmission, turbo. Nie mam zawieszenia. W takim razie bumpersy, tak, to jest ważne, ważna przeróbka. Taki sterzak. Nie, zardzewiały jest lepszy. Zardzewiały jest dużo lepszy. To może grill. O, dobra. Mamy pimpnięty samochód, można odhaczyć. Jest. To jest właśnie to, o czym mówię. Jeżeli byliście, będziecie kiedyś właśnie w Kalifornii głównie, to polecam te stacje radiowe. Jeżeli kiedykolwiek będziecie pracować albo pracowaliście z Meksykaninem, to taką muzykę będziecie też również bardzo często słyszeć. Dobra, jesteśmy pod domem. Zaparkujmy sobie naszą Formułę 1 w garażu.
koszule i dresy. I białe Adidasy. To jest to właśnie. To jest ta moda. Ale się tutaj porobił. Chodź na spacer, piesek. Chodź na spacer. No chodź. No chodź. No chodź. Idziesz? Idziesz, chodź. Pancio ci rzuci piłeczkę. Pancio ci rzuci piłeczkę. Na drogę. Tak. Ej, a ty co? Ej, 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 ej. Po jednym ciosie? Serio? Masz piłeczkę? Dałeś mi piłeczkę? Masz piłeczkę. Masz piłeczkę. To jeszcze raz. No. Nie, piłeczkę! Okej. No cóż, pieska można tresować przez aplikację na iPhone'ie albo iFrucie, jak się nazywają te urządzenia w grze. No dobra, myślę, że zabawa z pieskiem zaliczona. Zobaczmy, co mamy dalej na liście. Pierdyknij sobie selfika. No dobra, co prawda robiliśmy to na początku, ale hej, zróbmy ja i mój garaż. Albo nie, obróćmy się, żebyśmy mogli zrobić. Zrobimy sobie selfie na Instagrama będzie, o. Haha. Jestem na lotnisku, ale jestem chyba nie na tym terminalu. Tak samo jak w Los Angeles, górne terminale to są chyba przyloty, a dolne odloty, albo na odwrót. Chyba na odwrót. O, policja. Hello, pod prąd. Yeah! Nikt się nie przejmuje, że jestem na lotnisku. Powiedzcie mi, że mogę. Powiedzcie mi, że mogę. Powiedzcie mi, że mogę ten samolot zapierniczyć. Nie? Gorzej, mam trzy gwiazdki już. Gdzie jest mój motor? Gdzie jest mój motor? Oj, strzelają do mnie! To dlatego, że jestem czarny, to strzelacie od razu? O, może ten. Może ten. Może ten. Może ten. Tak, 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 tak! Cios karate w drzwi i otwieram. Cofaj, 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 policja już tu jest. Najgorszy start w historii startów. Przenieśmy się do Trevora. Z powrotem. Zobaczmy, co on porabia. No tak. Trevor grzebie w śmieciach i komuś zapierniczył tako. Okej. Ten koleś się od razu odwrócił i poszedł w drugą stronę. To jest mądra decyzja z jego strony. Tak jest. Nie znoszę rowerzystów ani ludzi na motocyklach. Jest następny. Następny dawca organów. On jeszcze nie wie, że dzisiejsza przejażdżka zakończy się dla niego.
Bardzo źle. No już widzę lądujący samolot. Jesteśmy blisko. O! Traktor. Prawie jak w Polsce. Kolejny traktor. Zdecydowanie jak w Polsce. Jak tu się wjeżdża? Tu? Nie? Tam? Dobra, jadę jak mi mapa pokazuje. O Jezu, wszystko zahaczyłem. Zobaczmy, czy... Możemy zapierdzielić samolot. Ale tutaj się robi misje. Trzeba narkotyki i broń przerzucać. Zobaczmy, czy możemy to zrobić. Oscar! Tango, Foxtrot, Whiskey! Oscar! Key! Oh, you're on the edge. I like that, I think. Okay, that plane is custom fitted for package drops. State-of-the-art radar, secure radio. It's tricked out, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast. Woo! Dam radę. A. O kurde, ale teraz już chyba nie dam rady. O, samolot, dajesz. Mam jeszcze drugi. O Jezu, prostuj. Mam jeszcze drugi zrzut. Kurde, gdzie ja to zrzucam? Jakąś wioskę? O Jezu. Tutaj ktoś widzę. No nie, myślałem, że przywali w drzewo, ale nie przywalił. O, podrapia mi się znowu po jajkach. I przenieśmy się może do Sir Mike'a. O, do mnie zaczął strzelać. Przecież uprzejmie tą panią wysadziłem z samochodu. Dwie gwiazdki od razu? Come on. Oczywiście, że mnie zauważył. Ja tu na nierządnicę jadę, a ci mnie zaczynają gonić z każdej strony. Stop the vehicle, please. To jest ciekawe. Zwłaszcza to please na końcu. A tu jest też kolejne charakterystyczne miejsce. Los Angeles. To jest takie centrum handlowe pod otwartym niebem.
Mam jednego upierdliwego gościa na ogonie. O Jezus, dwie gwiazdki, a ich tu jest normalnie. Spadajcie na drzewo. Teraz się trzeba rozglądać, rozglądać po mapie. Oni się będą pojawiać. No i oczywiście przed nami się pojawia od razu. No jedź, jedź. Dobra. Spierdzieliliśmy im. Możemy kontynuować naszą wycieczkę do krainy rozkoszy. O! Wsiadaj. Dajesz, kochanie. Tak jest. Op. No, już ja znajdę takie miejsce. Grałem w Vice City dużo. Wiem, gdzie jest dobre miejsce. Najlepsze miejsce jest moja droga na środku plaży. O. Tutaj. Mogę wybrać nawet decline service. Nie, nie. Myślę, że dzisiaj wybierzemy sobie za 70. Okej. Musiałem przewinąć, bo nie wiem, czy to było odpowiednie na YouTube. Nie, wystarczy mi to, co robiłaś przed chwilą. Tak, tak, ja wiem. Jasne. Jasne. Jasne, że do ciebie zadzwonię. O! O! To wygląda jak ciekawe miejsce. To wygląda jak ciekawe miejsce. O, tu jest żołnierz. Chyba jestem w bazie wojskowej? O, o, cztery gwiazdki. O, o, się. Kto do mnie strzela? Znaczy wiem, kto do mnie strzela, ale skąd? Uuu, nie daj. O, jest czołg! Widziałem czołg. Okej, podejście do bazy wojskowej numer 74. Tym razem już mnie ścigają, a jeszcze do niej nie dojechałem. Ale tym razem wiem, że... Ostatnio widziałem tutaj... O, właśnie był... Dajesz, Sir Mike? Wsiadaj, synu, wsiadaj! Dasz radę! Uuu, chyba czołg przyjechał! Tak! O, znowu trafiłem w jakiś karton. Ech. No dobra, wystarczy chyba tego dobrego. Pokazałem z tej listy tartaka chyba sporo rzeczy. Nie zanurkowałem. Nie udało mi się przejechać czołgiem, chociaż próbowałem parę razy. Baza wojskowa jest dobrze strzeżona przed takimi typami jak ja.
Może jakbym Franklinem szło? Nie. O, samochód z przyczepą. W każdym razie, koniec solocastu pierwszego testowego. Jeżeli wam się podobało, to napiszcie. Jeżeli wam się nie podobało, to z pewnością napiszecie. Jeżeli chcecie więcej, no to niekoniecznie może z Grand Theft Auto, ale jakichś innych produkcji, które nie są możliwe do obgrania w Copcastie, to też zostawcie nam wiadomość, będziemy się zastanawiać, może będziemy kręcić więcej takich rzeczy. I do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa.